Krakowska Gazeta, 30 listopada, 6 grudnia 2012 roku. Felieton księdza Stanisława Makowskiego. Trwa Adwent Dziejów. W ostatnim dniu roku kościelnego i następnego dnia, czyli w pierwszą niedzielę Adwentu, słyszymy w Ewangelii słowa: czuwajcie, módlcie się. Według świętego Łukasza 21:36. A w niedzielę również nabierzcie ducha i podnieście głowy. Święty Łukasz 21:28. Czuwać to być przytomnym, nie poddawać się ciemności, żyć nadzieją, używać rozumu i woli, trzeźwo oceniać możliwości zagrożenia, przeciwstawiać się apostazji, czyli odstępstwu od prawdy i wiary, być gotowym na przyjście Chrystusa. Modlić się to polegać na Bogu, pragnąć wspólnoty z Nim, wołać o pomoc, tęsknić za dobrem, trwać w jedności woli z Jezusem i braćmi. Prosić, przepraszać, wstawiać się za innymi, dziękować, chwalić, wielbić, kochać. Człowiek, który czuwa i modli się, nigdy nie jest sam. Nabiera ducha i podnosi głowę w każdych okolicznościach, świadom, kim jest i po co żyje. Hasło Obudź się Polską wskazuje na wspólnotowy, narodowy wymiar czuwania i modlitwy. Oznacza odnowienie świadomości, że jest się stworzonym na obraz Boży. Takie przebudzenie zapobiega zwodzeniu przez fałszywe dążenia oraz ideologiczne złe zamiary. Kusi nas materializm, kult posiadania, przyjemności, konsumpcji. Zwodzi fałszywa duchowość prowadząca drogą gnozy, magii, okultyzmu. Oszukują współczesne zakłamane ideologie, poprawność polityczna, globalne ocieplenie, Greenpeace, gender, multikulti. Z jednej strony ujawnia się ludzka pycha, a z drugiej hańba, pogarda, poniżenie. Człowiek chce stwarzać i zbawiać siebie sam, traktując człowieczeństwo i ludzką naturę jako przedmiot manipulacji, niszcząc wspólnotę, budując doczesny raj dla niektórych jako przedsionek piekła. Polska jest poddana niszczycielskim działaniom z różnych stron. Demon obecny w Polsce mówi: jest nas wielu. Sługami demona są ci, którzy służą kłamstwu i śmierci, tych słychać i widać. Ale duchowa walka rozgrywa się w świecie niewidzialnym. Można i trzeba ją rozpoznać poprzez znaki. Apokaliptycznym znakiem na niebie jest niewiasta obleczona w słońce. Księga Apokalipsy 12:1. Oraz smok ogniście czerwony, a po nim dwie złoworogie bestie. Pierwsza i druga. Apokalipsa, rozdział 13. Jeżeli kto wielbi bestię i obraz jej, będzie katowany wobec aniołów i baranka. Apokalipsa 14:9-10. Wiemy już, kto przegra, kto zwycięży. Naszym zwycięzcą jest wiara w Chrystusa i poddanie się Jego władzy. Skoro człowiek jest istotą duchowo-cielesną, władza Jezusa Króla dotyczy wszystkich ludzkich spraw i spełnia się w drodze przez ziemię ku niebu. Władza jest relacją. Sposób i skutek jej spełniania zależy i od władcy, i od poddanych. Posłuszeństwo złym władcom szkodzi, poddanie się dobrej władzy ratuje. Wybór należy do nas. Dlatego uznanie społecznego panowania Jezusa jako króla państw i narodów oznacza powrót do tej dawnej Christianitas, której współczesne niszczenie dokonuje się poprzez detronizację Chrystusa Króla. Polsko, Europo, wróć do Boga. Płomienny kaznodzieja warszawski, ksiądz Antoni Szlagowski, późniejszy arcybiskup i proboszcz parafii świętej Barbary w Warszawie na Kruszykach, gdzie go rąk otrzymałem w roku 1954 sakrament bierzmowania i pamiętam go jako czcigodnego starca, w kazaniu na pogrzebie księdza Ignacego Skorupki 17 sierpnia 1920 roku w kościele garnizonowym w Warszawie przy ulicy Długiej wołał: u wrót Warszawy toczy się bój. Ważą się losy Polski, losy Europy się ważą. Czy Polska będzie, czy Europa będzie? Bój to z pogaństwem nowożytnym, bój to z szatanem samym. Jakże aktualne są te słowa. Jezus przychodzi jako król, by objawić swoją chwałę, moc i potęgę nad narodami i przypomina o rozpoczętym sądzie tym wszystkim, którzy go detronizują i nie chcą jego panowania w życiu społeczeństw i narodów. Szatan zuchwale manifestuje swoją władzę.
A Jezus pyta, czy przyznasz się do mnie? Panią Adwentu jest Matka Słowa Wcielonego Maria. Do niej wołamy, zwyciężyłaś, zwyciężaj. Kolejny felieton w Gazecie Warszawskiej 7-13 grudnia 2012 roku. Rozumne tak Bogu wobec bezprawia. Ksiądz Stanisław Małkowski. Trwa Adwent, czas duchowej łączności z Maryją, brzemienną Matką Słowa Wcielonego, obecnego w jej łonie. Czas wspólnoty z matkami i ojcami przyjmującymi z miłością poczęte dzieci. Czas troski o życie każdego człowieka od początku jego istnienia. Czas radości i nadziei. 8 grudnia obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 12 grudnia wspominamy Matkę Bożą z Guadalupe, Panią i Królową obu Ameryk w jej cudownym wizerunku autoportrecie. 13 grudnia mija 31. rocznica stanu wojennego w Polsce. W świetle niepokalanego poczęcia i Bożego Macierzyństwa Maryi widzimy działanie Boga w nas oraz ludzkie współdziałanie albo sprzeciw. Bóg mówi do węża w raju. Do węża, czyli szatana. Prowadzą mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono, według Wulgaty, ona. Zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu, według Wulgaty, jej piętę. Księga Rodzaju 3:15. Są to słowa protoewangelii, czyli pierwszej dobrej nowiny po upadku naszych prarodziców. Nieprzyjaźń jest na świecie, ale może być i będzie pokonana przez niewiastę, Maryję, jej potomka i potomstwo. Nieprzyjaźni nie da się unieważnić przez samogłoszenie pojednania ponad podziałami, przez politykę miłości, w cudzysłowie, zakłamaną i kamuflującą nienawiść przez tolerancję i kompromis. Zwyciężyć nieprzyjaźń to stanąć w prawdzie, pragnąć, aby nieprzyjaciel stał się przyjacielem, co jest możliwe w przypadku nieprzyjaznych ludzi, dopóki żyją, ale niemożliwe bez Maryi, do której Jezus mówi niewiasto w Kanie i na Golgocie. Jest to niemożliwe bez krzyża i Chrystusowej krwi. Doświadczaliśmy i doświadczamy w Polsce nieprzyjaźni ze strony wrogów i miejscowych zdrajców, a jej celem było i jest unicestwienie Polski, polskości i Polaków. Maryjne interwencje w postaci licznych przekazów i znaków miały i mają uchronić ojczyznę przed nieszczęściem nieprzyjaźni. Maryja pyta i prosi o zrozumienie i odpowiedź. Dobra wola, wiara i modlitwa mają większy wpływ na los ludzi, narodów i świata niż kłamstwo, siła i przemoc. Słowa Matki, moje niepokalane serce zwycięży, są dla nas wezwaniem do zaufania i współpracy. Współpracownicy złego ducha robią, co mogą, żeby świat i Polskę zniszczyć, poddając życie i śmierć zasadom sprzecznym z prawem Bożym i ludzkim. Tymczasem słabsi, stojący po stronie dobra, mogą odnieść zwycięstwo nad silniejszymi, stojącymi po stronie zła, jeżeli skorzystają pokornie z pomocy z wysoka. Czy zaszkodzi Polsce krucjata różańcowa za ojczyznę, wpisana w szereg zwycięskich krucjat jako 10. w historii? Czy zaszkodziło nam królowanie Maryi w Polsce, jej intronizacja z roku 1656? Czy zaszkodzi narodom, poczynając od naszego, intronizacja Jezusa Króla, czyli zgoda na jego społeczne panowanie? Czy zaszkodzi Rosji i Europie ofiarowanie Rosji niepokalanemu sercu Maryi? Skąd bierze się zawzięty sprzeciw ludzi złych, ale i dobrych, wobec tych dzieł, które wyrażają pragnienie Boga, aby wejść w naszą historię oraz pokorę i miłość człowieka, który chętnie i z ufnością przyjmuje znaki czasu, przesłania z nieba i gotowość nieustającej pomocy naszych możnych, a nawet wszechmocnych obrońców? Czy ów sprzeciw bierze się z duchowego lenistwa, tchórzostwa, małoduszności, uzależnienia od zła i niewiary? Mądrość niekiedy miesza się z głupotą, trudno to zrozumieć. W jednym z kościołów w Warszawie ksiądz czytał w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata list episkopatu przeciwko intronizacji Jezusa na Króla Polski, ale robił to prędko i niewyraźnie. Jakaś kobieta blisko stojąca głośno rzekła: „Księże, ja nic nie rozumiem”.
Ksiądz odpowiedział, ja też nic nie rozumiem. Jezus, Maria i święci w niebie chcą naszego zrozumienia, szanując wolną wolę człowieka stworzonego na obraz Boży. Niech dolina zniechęcenia i smutku wypełni się nadzieją. Niech zrównana będzie góra pychy. Niech wyprostują się kręte drogi kłamstwa. Niech wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Porównaj Ewangelię według świętego Łukasza, 3 rozdział, wiersze od 4 do 6.